Witajcie kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i zapraszam na ulubieńców minionego miesiąca, czyli stycznia. Ja wiem, że zbliżamy się do końca lutego, a ja tutaj mówię o styczniu. No tak wyszło, że luty mi przeleciał jakoś tak ekspresowo, jak pendolino przeleciał, no i tak wyszło, że dopiero pod koniec lutego pojawia się filmik o styczniu. Mam wam dzisiaj do pokazania kilka produktów do makijażu, ale zanim przejdziemy do makijażu, to skupimy się na pielęgnacji i postawiłam w dzisiejszym filmiku na pielęgnację ust, bo w styczniu nic się nie zmieniło w mojej pielęgnacji skóry, a pokochałam dwa produkty właśnie do pielęgnacji ust. W styczniu miałam duży problem z suchymi, popękanymi ustami i dwa produkty, o których dzisiaj powiem, bardzo, bardzo mi pomogły. Pierwszy produkt to balsam z peelingiem z Sylveco i ja używałam go 2 razy dziennie. Tak jakoś wychodziło, na noc i rano jak wstawałam, też sobie leciałam tą pomadką. To jest pomadka odżywcza, ona bardzo fajnie regeneruje usta, ale dzięki temu, że ma w sobie takie porządne granulki, a raczej kawałki cukru, bo to jest po prostu cukier, to też świetnie peelingowała usta, dlatego rano ją też używałam, żeby przygotować na ewentualne szminki, czy to matowe, czy nawilżające, różne, różniaste. Także ja wam bardzo serdecznie polecam pomadki z Sylveco na spierzchnięte i wysuszone usta. Drugi produkt do pielęgnacji ust to olejek z Clarence i ja bardzo często używałam go właśnie w styczniu. Zamiast szminki takiej tradycyjnej, bo w dzisiejszych ulubieńcach na pewno nie zobaczycie szminki matowej, wysuszającej, no nie, w styczniu goiłam swoje usta i dbałam o nie, przynajmniej się starałam i bardzo, bardzo mi pomógł olejek z Clarence'a. Cały czas był w mojej torebce, bo nakładałam go, tak wiecie, jak balsamik, bo w sumie to jest taki balsam, tyle że ma super kolor. Powiem wam, że to jest tak twarzowy, piękny kolor. Usta wyglądają po nim jakby delikatnie zagryzione, wiecie, takie ładnie różowe. Na początku bałam się tego intensywnego koloru, ale po pierwszym użyciu już wiedziałam, że to będzie moja totalna miłość, bo efekt daje bardzo delikatny, subtelny, no piękny. Tyle, że jak go kupiłam chyba w sierpniu, jakoś tak, to nie używałam tak często, bo usta nie miałam tak często spierzchnięte, więc katowałam różne kolorowe szminki, wiecie, lato i te sprawy. I w momencie, kiedy moje usta zaczęły cierpieć, i to był przełom grudnia, stycznia, przypomniałam sobie, że przecież mam takie cudo i zaczęłam używać regularnie, no i to jest hicior totalny. Jak mi się skończy, to na pewno kupię kolejne opakowanie, zresztą to jest moje drugie opakowanie olejku z Clarence. Pierwsze opakowanie miałam takie pomarańczowe. Dobra, tyle jeżeli chodzi o pielęgnację, teraz przejdziemy do makijażu powiek i zanim pokażę wam trzy palety, które skradły moje serce w styczniu, to powiem wam o pędzlach. Tanich, ale tak genialnych pędzlach, że jeżeli nie znacie, to musicie poznać. Ja o nich mówiłam już kiedyś na swoim kanale, jak testowałam je, a potem na Instagramie co nieco powiedziałam, choć wydaje mi się, że nadal na naszym polskim rynku jest za mało powiedziane o pędzlach marki Kawai. Ogólnie to są pędzle, które można skompletować, jeżeli chodzi o powieki, tak do 100 zł, taki pełny set pędzli. Wiem, bo ostatnio kompletowałam komuś taki zestaw i sama byłam zaskoczona, że tak tanio wyszło. I tak naprawdę dzisiaj chciałabym wam powiedzieć o jednym modelu i to jest pędzel K
80. Mam tutaj 3 sztuki, bo to są moje ulubione pędzle do blendowania. Ja ciągle mam je brudne, bo ciągle używam. I to są moim zdaniem naprawdę najlepsze pędzelki do blendowania. Mają kształt takiej pięknej kuleczki, ale one nie są za duże, nie są za małe. Świetnie wchodzą w załamanie, ale też świetnie zblendowują dużą powierzchnię. Są genialne i naprawdę tworzą chmureczki, jeżeli chodzi o blending. Ja Wam bardzo, bardzo polecam. K80 to jest po prostu petarda, ale wziąłam też dwa inne modele, żebyście zwrócili na nie uwagę, bo to są też perełki. Taka malutka kuleczka, ale z wydłużonym włosiem, ma delikatny szpic, co daje nam taką, wiecie, precyzyjność blendowania, nakładania, i to jest K81, to jest po prostu genialny pędzel, również na dolną powiekę. Bardzo, bardzo go lubię i jak będę robić jakieś zamówienie, to na pewno K81 wpadnie do mojego koszyka, bo mam tylko jeden, a jest genialny. No i jeszcze jeden pędzel, niby zwykły, niby klasyczny, i to jest model Kawai 92. To jest po prostu taka duża, porządna łopatka, po prostu płaski pędzelek do nakładania cieni, genialny, po prostu petardziocha. Ja Wam naprawdę polecam pędzle z marki Kawai. Jak ktoś mnie pyta, jakie pędzle wybrać, ale nie za milion monet, to mówię o Kawai, bo dla mnie to jest świetna marka i jakość. Naprawdę jakość jest taka jak Zoewy, jak Maka. Mak moim zdaniem nie ma takiej jakości. Także polecam. Teraz przejdziemy do 3 moich ulubionych palet cieni. Zacznę od najtańszej i do najczęściej używanej, bo to jest paleta z Pierre Renet. Niedawno mogliście widzieć na moim kanale makijaż, a raczej makijaże wykonane marką Pierre Renet. I ja od momentu testu właściwie nie używam żadnych innych cieni bazowych oprócz tej oto paletki. To jest genialna paleta. Brakuje mi tu tylko czerni, ale już mam. Z Pierre Renet jeszcze nie testowałam, ale mam i pewnie sobie wymienię tutaj w paletce, żeby mieć taki perfekcyjny set. A jeżeli chodzi o beż, który mamy tutaj, to jest po prostu petarda. Ja bardzo lubię mocno napigmentowane beżowe cienie i tu taki właśnie jest. Polecam Wam bardzo, bardzo serdecznie cienie Pierre Renet. Teraz przejdziemy do trochę droższych paletek, trochę uzupełniających, trochę dla maniaczek błysku. Tak. To są palety, które warto mieć, jeżeli lubicie się bawić kolorami i błyskiem. Pierwsza taka paleta to Huda Beauty i to jest Amethyst Obsession. Paleta, którą mogliście widzieć na moim kanale na początku roku, czy pod koniec grudnia. Chyba pod koniec grudnia, bo robiłam makijaż sylwestrowy tą paletką. I to jest paleta... Jak Was tutaj oślepiam. I to jest paleta, w której mamy przepiękne fiolety, rose gold, no to są kolory tak unikatowe, tak piękne, że w styczniu bardzo, bardzo często były używane jako dodatek, jako uzupełnienie makijażu takiego klasycznego, jako akcent, albo leciał jakiś błyszczący kolor na całą powiekę, najbardziej zmaltretowany ten jaśniutki, taki różowo-złoty, przepiękny. Ja Wam bardzo, bardzo polecam te małe paletki z Hudy. Mimo że mam tylko jedną, to wiem o tym, że jakość jest
rewelacyjna i na pewno sobie kupię jeszcze jedną. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, że tak powiem, ale jakość cieni jest fenomenalna, polecam Wam serdecznie. No i ostatnia paleta, która urzekła mnie i skradła moje serce totalnie, to jest paleta cieni z Nabli. To jest paleta tak naprawdę nie cieni, tylko bardzo mocnych pigmentów prasowanych. To jest paleta, którą można wyczarować każdy makijaż, tylko od razu muszę Was uprzedzić, że pigment w niej jest po prostu porażający i musicie uważać w momencie, kiedy wykonujecie makijaż, bo można sobie zrobić plamę albo za dużo nałożyć pigmentu, no i wtedy jest zabawa z rozcieraniem, ale kolory, konsystencje, błyski, pigmentacja, to jest moja totalna, totalna miłość i ja Wam polecam w 100% i mówię tutaj o palecie z Nabli, Poison Garden, to jest moja miłość. Jedna z trzech, którą chcę Wam polecić. I ostatni kosmetyczny produkt, o którym chcę Wam powiedzieć kilka słów, to bronzer. Bronzer z marki Pierre René, który też mnie zachwycił i teraz nie używam żadnego innego bronzera, tylko właśnie tego z Pierre René. To jest bronzer, a raczej puder, tak, compact powder, nie wiem, czy to nie by miało lecieć na całą twarz, nie sądzę, ale to jest tak piękny kolor bronzera, mam teraz na policzkach i wygląda tak cudnie. Trochę nie rozumiem koncepcji opakowania puderniczki, bo tu mamy puszek chowany, no jest lusterko też, to prawda, ale nie wydaje mi się, że ktoś używa taki kolor na całą twarz. Może się mylę, ale dla mnie to jest idealny kolor do konturowania, a raczej zaznaczania policzków, bo ja nie cierpię konturować twarzy. Ja raczej po prostu zaznaczam policzki, trochę ocieplam, trochę zaznaczam, trochę się bawię po prostu tym, żeby tutaj, wiecie, coś się zadziało. I to jest kolorek Chili Bronze, przepiękny kolor, który jest ze mną tutaj przy toaletce non-stop. I tyle, jeżeli chodzi o kosmetyki. Teraz przejdziemy do trzech ulubieńców niekosmetycznych. Zacznę od soundtracka, czyli muzyki z filmu Narodziny Gwiazdy. Ja najpierw usłyszałam soundtrack, a potem się zakochałam w filmie. Film obejrzałam w lutym, także nie mogę powiedzieć, że to jest mój ulubieniec stycznia, choć jest lutego, ale muzyka owładnęła me serce całkowicie i poniosła mnie hen-hen już w styczniu. Uwielbiam muzykę z tegoż filmu i mogę słuchać godzinami, godzinami, naprawdę. Teraz jest taka no, zdarta płyta. Non-stop leci u mnie kilka piosenek z filmu i potrafię sobie przy nich popłakać, potrafię sobie przy nich wychillować. Uwielbiam, uwielbiam. Drugi ulubieniec to film. W styczniu obejrzałam film, który mnie bardzo poruszył i nie mogę przestać o nim myśleć. I ja go zobaczyłam na Netflixie. To jest film Aż do kości. Zobaczyłam go dzięki Sylwii Guzowskiej, bo ona chyba na Instastory mówiła o nim i tak z ciekawości, trochę z nudów usiadłam, obejrzałam i teraz nie mogę przestać myśleć. Polecam Wam bardzo serdecznie, jeżeli macie Netflixa, to obejrzyjcie film poruszający, taki głęboki i taki wielowymiarowy.
Myślę, że to jest film do przemyślenia i na pewno to nie jest lekka, prosta i milutka fabuła. Trzeci mój ulubieniec niekosmetyczny to jest kanał na YouTubie i Instagramie. Stwierdziłam, że w moich ulubieńcach miesiąca będę się starała polecać wam kogoś, na kogo warto zwrócić uwagę, kto jest jeszcze niedoceniony, a powinien być. I taką osobą jest Agnieszka, life managerka, z którą się znam też osobiście i żywię do niej ogromną sympatię, ale teraz powiem czysto o takiej vlogerskiej, instagramowej stronie. To jest dziewczyna, która inspiruje. Dlatego uwielbiam oglądać jej filmy, czytać jej posty na blogu, czytać jej posty na Instagramie. Robi genialne zdjęcia, ma zawsze pomysł i zawsze opiera się na swoich doświadczeniach, przemyśleniach. No, dla mnie to jest taka blogerka, instagramerka, którą warto znać, lubić, czytać, oglądać. Uwielbiam jej taneczne soboty i powiem wam tak w tajemnicy, że sama sobie też czasem hasam przy jej playliście, choć nigdy tego nie pokażę publicznie, bo wtedy moi hejterzy mieliby taką pożywę, że po prostu na rok by im starczyło. Także zostawię to dla siebie, ale no tak, Agnieszka inspiruje w wielu aspektach życiowych, zdrowotnych, różne przemyślenia i ja po prostu cieszę się, że znam Agnieszkę internetowo, a jeszcze bardziej się cieszę, że znam cię, moja droga, na żywo. I polecam wam, jeżeli nie znacie, to poznajcie Agnieszka, life managerka. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszych ulubieńców stycznia. Nagadałam się, potrzebowałam tego, potrzebowałam do was pogadać i teraz chcę, abyście wy pogadali do mnie, także zostawcie mi komentarz z waszymi ulubieńcami stycznia lub lutego. Lepiej by było stycznia, bo o lutym jeszcze sobie pogadamy w marcu. Więc poproszę was o waszych ulubieńców stycznia i jeżeli możecie mi polecić jakiś super film albo muzykę, albo super blogerkę, vlogerkę, instagramerkę, to koniecznie to zróbcie, zostawcie mi komentarz, ja bardzo chętnie poczytam, zainspiruję się i potem wam powiem, czy mnie też to zachwyciło i stało się moim ulubieńcem. Także piszcie koniecznie komentarze, a jeżeli filmik wam się podobał, to koniecznie mi zostawcie kciuka do góry, koniecznie. Ja się z wami teraz ściskam, całuję i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku. Buziaki! Pa, pa!